Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 261. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami pieśni z Księgi Mądrości, rozdział 3, wersety od 1 do 9. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu. I przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. W rozdziałach od 21 do 23 Księgi Jeremiasza prorok ogłasza nadchodzące zniszczenie Jerozolimy jako konsekwencje grzechów i niewierności. Teksty te krytykują fałszywych proroków i władców, którzy wprowadzają ludzi w błąd oraz nawołują do prawdziwego nawrócenia i posłuszeństwa wobec Boga. Jeremiasz zapowiada również nadejście sprawiedliwego władcy, który przyniesie prawdziwą wolność. Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza, gdy król Sedecjasz wysłał do niego paschura, syna Malkiasza i kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza, by mu powiedzieli: Poradź się Pana w naszym imieniu, bo Nabuchodonozor, król babiloński, wypowiedział nam wojnę. Może Pan znowu zacznie czynić na korzyść naszą dziwne rzeczy, także tamten odstąpi od nas. Jeremiasz zaś powiedział do nich: Tak odpowiedzcie Sedecjaszowi. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Oto odwrócę sprzęt wojenny, który macie w rękach, a którym walczycie z królem babilońskim i Chaldejczykami, oblegającymi Was z zewnątrz murów, i zgromadzę ich w środku tego miasta. Ja sam będę walczył przeciw Wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, z gniewem pełnym zapalczywości i z wielką zawziętością. I uderzę mieszkańców tego miasta, ludzi i zwierzęta, umrą na skutek wielkiej zarazy. Następnie zaś, wyrocznia Pana, wydam Sedecjasza, króla judzkiego. Jego sługi i lud, który ocaleje w tym mieście od zarazy, od miecza i od głodu, w ręce Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, oraz w ręce ich nieprzyjaciół i w ręce tych, co nastają na ich życie. Zabije on ich mieczem, nie będzie ich żałował, nie będzie miał litości ani miłosierdzia. Do tego narodu zaś powiedz: Tak mówi Pan. Oto stawiam przed Wami drogę życia i drogę śmierci. Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, z głodu i wskutek zarazy. Kto zaś wyjdzie, by się oddać w niewolę oblegającym Was Chaldejczykom, będzie żył i otrzyma jako zdobycz własne życie. Zwróciłem bowiem swoje oblicze na to miasto ku Jego złu, a nie dobru, wyrocznia Pana. Będzie ono wydane w ręce króla Babilońskiego, który spali je w ogniu. Odnośnie do domu króla Judzkiego: Słuchajcie słowa pańskiego, domu Dawida, tak mówi pan: Od wczesnego rana sprawujcie sprawiedliwe sądy, uwalniajcie uciśnionego z ręki ciemięscy, inaczej bowiem gniew mój wybuchnie jak ogień. Będzie płonął i nikt nie zdoła go ugasić z powodu Waszych przewrotnych uczynków. Oto ja zwracam się do Ciebie, mieszkanko doliny, skało na równinie, wyrocznia Pana. Wy, co mówicie, kto może wystąpić przeciw nam i wkroczyć do naszych siedzib? Ukażę Was według plonu Waszych uczynków, wyrocznia Pana. I w jej lesie podłożę ogień, by pochłonął wszystko, co ją otacza. Tak mówi pan. Zejdź do domu króla judzkiego i powiedz tam te słowa. Powiesz: Słuchaj słowa Bożego, królu judzki, który zasiadasz na tronie Dawida, ty, twoi słudzy, i twój lud, który wchodzi przez te bramy. Tak mówi pan. Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość. Uwalniajcie uciśnionego z rąk ciemięscy, obcego zaś sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu. Krwi niewinnej nie rozlewajcie na tym miejscu. Albowiem, jeżeli wiernie wykonacie to polecenie, będą wchodzić bramami tego domu królowie zasiadający na tronie Dawida, wjeżdżając na wozach i koniach, oni, ich słudzy i ludzie. Jeżeli zaś nie usłuchacie tych słów, przysięgam na siebie samego, wyrocznia pana, dom ten zostanie obrócony w gruzy. Tak bowiem mówi pan o domu króla judzkiego: Jesteś dla mnie jak Gilead, jak szczyt Libanu. Naprawdę uczynię z ciebie pustynię, miasto niezamieszkałe. Przygotuję niszczycieli na ciebie, każdego z własnym ich sprzętem by ścieli najlepsze z Twoich cedrów i rzucili w ogień. A gdy wiele narodów będzie przechodziło obok tego miasta, powiedzą jeden do drugiego, dlaczego Pan postąpił w taki sposób z tym wielkim miastem? Odpowiedź będzie brzmiała, dlatego że oni porzucili przymierze Pana, Boga swego, a oddawali cześć Bogom cudzym i służyli im. Nie płaczcie nad zmarłym, ani nie lamentujcie nad Nim. Płaczcie gorzko nad tym, który odchodzi, bo nie wróci już ani nie ujrzy swej ziemi ojczystej. Albowiem tak mówi Pan o szalumie, synu Jozjasza, królu judzkim, który objął panowanie w miejsce Jozjasza, swego ojca, a który opuścił to miejsce. Nie wróci już do Niego, lecz umrze w miejscu, do którego uprowadzono Go na wygnanie. I nie ujrzy więcej tej ziemi. Biada temu, który fałszem buduje swój dom, pomijając sprawiedliwość, a swoje wysokie komnaty bezprawiem. Który każe swemu współziomkowi pracować darmo i nie oddaje mu jego zarobku, mówiąc: zbuduje sobie rozległy dom i przestronne wysokie komnaty, wybije sobie w nim okna, otaczając je cedrowymi ramami i pomaluję je na czerwono. Czy się w tym okazujesz królem, że masz zapał do budowania z cedru? A może twój ojciec nie jadł i nie pił, lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności? Występował w obronie uciśnionego i ubogiego, wtedy powodziło mu się dobrze. Czy nie znaczy to znać mnie, wyrocznia pana? Twoje zaś oczy i serce pragną jedynie własnej korzyści, przelania niewinnej krwi i wywierania ucisku i gwałtu. Dlatego tak mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim. Nie będą go opłakiwać. Ach, mój bracie! Ach, siostro! Nie będą go opłakiwać. Ach, panie! Ach, majestacie! Będzie miał pogrzeb, jaki się sprawia osłu. Będą go wlec, i porzucą poza bramami Jerozolimy. Wejdź na Liban i krzycz, a na Baszanie podnieś głos. Wołaj z Abarim, bo zostali wyniszczeni wszyscy Twoi ulubieńcy. Mówiłem do Ciebie, gdy zażywałaś pomyślności, odpowiedziałaś: Nie będę słuchać. Takie było Twoje postępowanie od samej młodości, że nie słuchałaś głosu mojego. Wszyscy twoi pasterze staną się pastwą wiatru, a twoi ulubieńcy pójdą w niewolę. Tak, wtedy cię ogarnie wstyd i hańba z powodu wszystkich twoich nieprawości. Ty, co mieszkałaś na Libanie, co uwiłaś sobie gniazdo wśród cedrów, jak bardzo będziesz jęczeć, gdy przyjdą na ciebie boleści podobne do bólów rodzącej kobiety? Na moje życie, wyrocznia pana, nawet gdyby Jechoniasz, syn Joakima króla Judzkiego, był pierścieniem na mojej prawej ręce, zerwałbym go stamtąd. Wydam cię w ręce tych, co nastają na Twe życie, w ręce tych, przed którymi odczuwasz lęk, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, w ręce Chaldejczyków. Rzucę Ciebie i Twoją matkę, która Cię urodziła do obcej ziemi, na której się nie urodziliście. I tam umrzecie. Do kraju zaś, do którego będą stale pragnęli powrócić, nie wrócą. Czy Jechoniasz jest naczyniem wyrzuconym, potłuczonym naczyniem, którego nikt nie chce? Dlaczego wypędzono go i jego potomstwo, i porzucono w kraju, którego nie znają? Ziemio, 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 słuchaj słowa pańskiego. Tak mówi pan. Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa, jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach, ponieważ żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida ani panować nad Judeą. Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska, wyrocznia pana. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród, Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto ja się zajmę nieprawością Waszych uczynków, wyrocznia Pana. Ja sam zbiorę resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli. I nie będą się już więcej lękać ani trwożyć ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek wyrocznia pana. Oto nadchodzą dni, wyrocznia pana, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Dlatego właśnie nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy nie będą już mówić na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, także będą mogli mieszkać na swej ziemi. O prorokach. Rozdziera się serce we mnie, wszystkie moje członki ogarnia drżenie. Jestem jak człowiek pijany, jak człowiek przesycony winem z powodu Pana i Jego świętych słów. Kraj bowiem przepełniony jest cudzołożnikami. Tak, cały kraj pogrążony jest w smutku z powodu przekleństwa. Wyschły pastwiska stepowe. Ich zabiegi zmierzają ku złemu, ich siłą jest nieprawość. Albowiem nawet prorok, nawet kapłan postępują haniebnie. Nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość, wyrocznia Pana. Dlatego ich droga będzie dla nich gruntem śliskim, na którym się potkną w ciemnościach i upadną, albowiem ześlę na nich nieszczęście w roku, w którym ich nawiedzę, wyrocznia Pana. Tak mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie proroków, którzy wam przepowiadają, wprowadzając was w błąd, zwiastują wam urojenia swego serca, nie zaś to, co pochodzi z ust pańskich. Mówią stale tym, co uwłaczają słowu Pana, będziecie zażywać pomyślności. Wszystkich zaś tych, co idą za popędem serca, zapewniają: Nie spotka was nieszczęście. Kto bowiem stał w Radzie Pana, widział i słyszał Jego słowo? Kto nadsłuchiwał Jego słowa i usłyszał je? Oto nawałnica pańska, gniew powstaje, burza szaleje, spada na głowę niegodziwych. Nie ustanie gniew Pana, dopóki nie wykona on i nie urzeczywistni zamysłów swego serca. Przy końcu dni zrozumiecie to w pełni. Nie posłałem tych proroków, lecz oni biegają, nie mówiłem do nich, lecz oni prorokują. Gdyby stali w mojej radzie, głosiliby moje słowa mojemu narodowi i nawróciliby go ze złej drogi oraz z przewrotnego postępowania. Czy jestem Bogiem z bliska, wyrocznia Pana, a z daleka nie jestem Bogiem? Czy może się człowiek ukryć w zakamarkach, tak bym go nie widział, wyrocznia Pana? Czy nie wypełniam nieba i ziemi? Słyszałem to, co mówią prorocy, którzy prorokują fałszywie w moim imieniu. Miałem sen, miałem sen. Dokądże będzie tak w sercach proroków, przepowiadających kłamliwie i przepowiadających złudy własnych serc? Zmierzają ku temu, by przez sny swoje, które jeden drugiemu opowiada, poszło w niepamięć moje imię u mojego ludu, podobnie jak zapomnieli mego imienia dla Baala ich przodkowie. Prorok, który ma sen, niech opowiada swój sen. Kto miał moje słowo, niech wiernie opowiada moje słowo. Co ma wspólnego słoma z ziarnem, wyrocznia pana? Czy moje słowo nie jest jak ogień, wyrocznia pana, czy nie jest jak młot kruszący skałę? Oto dlatego się zwrócę przeciw prorokom, wyrocznia pana, którzy kradną sobie nawzajem moje słowo. Oto się zwrócę przeciw prorokom, wyrocznia pana, którzy używają swego własnego języka, by wypowiadać wyrocznie. Oto się zwrócę przeciw tym, co jako proroctwa głoszą sny kłamliwe, wyrocznia pana. Opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami i chełpliwością. Nie posłałem ich ani nie dawałem polecenia. W niczym też nie są użyteczni dla tego narodu, wyrocznia pana. A jeśli ten naród, albo prorok, albo kapłan, cię zapyta: Jakie jest brzemię pańskie? Odpowiesz im: Wy jesteście brzemieniem, bo odrzuciłem was, wyrocznia pana. A proroka, kapłana czy lud, ktokolwiek powie: Brzemię pańskie, ukaże wraz z jego domem. Tak będziecie mówić każdy do swego przyjaciela i każdy do swego brata. Co odpowiedział pan? Lub, co mówił Pan? Nie wspominajcie już więcej brzemienia Pańskiego, inaczej bowiem mówiącemu brzemieniem stanie się jego własne słowo, gdyż odwróciliście sens słów Boga żywego, Pana zastępów, Boga naszego. Tak należy mówić do proroka. Co odpowiedział Ci Pan? Lub, co mówił Pan? Jeśli byście mimo to mówili brzemię Pańskie, to wtedy tak mówi Pan ponieważ używacie tego wyrażenia brzemie pańskie mimo że wam zakazałem mówić brzemie pańskie dlatego właśnie uniosę was zupełnie jak brzemię i wyrzucę z przed mojego oblicza was i miasto które dałem wam i waszym przodkom okryję was wieczną niesławą wieczną hańbą która nigdy nie ulegnie zapomnieniu Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, ostrzega przed nadchodzącymi trudnymi czasami, gdy ludzie będą przejawiać różne grzechy i wady moralne. Paweł przypomina, że pismo święte jest źródłem nauki, pouczenia i poprawy, a wierni powinni trwać w nauce i modlitwie, aby być przygotowanymi na wszelkie trudności. Kończy napomnieniem, by pozostać wiernym w obliczu prześladowań. I kontynuować pracę w głoszeniu prawdy. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane różnorakimi pożądaniami. Takie, co to ciągle się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary, ale dalszego postępu nie osiągną, bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała. Ty natomiast poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.